W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego. To jest projekt uchwały w sprawie zadań priorytetowych w 2013 roku. Jest to projekt zarządu w sprawie zadań priorytetowych. Tak jak Państwo wiecie, w tym roku pojawiła się... Ale Szanowni Państwo, nie bardzo prosił, przepraszam. Ale to prosiłbym, żeby zajęcie miejsce. W tym roku pojawiła się dodatkowa kwota 60 tysięcy złotych w ramach zadań priorytetowych. Na ostatniej sesji przeznaczyliśmy w ramach tej kwoty 20 tysięcy na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w naszej dzielnicy. Ja Państwu też na ostatniej sesji zasygnalizowałem sprawę związaną z objęciem Szkoły Podstawowej nr 27 tym programem Radosna Szkoła. Tak jak wspomniałem na ostatniej sesji, tutaj jest niezbędny ten wkład własny miasta, który musi stanowić 50% tej kwoty potrzebnej do budowy tego placu zabaw. Koszt całego placu zabaw to jest 230 tysięcy złotych. To jest z tych rozmów, które jeszcze później przeprowadziłem z panią wicedyrektor Wydziału Edukacji. No jasno wynika, że już przy zapewnieniu przez Radę Dzielnicy połowy środków stanowiącej wkład gminy, czyli około 55 tysięcy złotych. No to wszystko wskazuje na to, że przy Szkole Podstawowej 27 uda się zrealizować ten plac zabaw. No uważam, że warto, żebyśmy te pieniądze na ten cel przeznaczyli. Oprócz chcemy, gdy pozyskujemy to dofinansowanie i z ministerstwa, jak i z budżetu miasta Krakowa. Czyli to jest w sumie, jeżeli dobrze liczę, no 150-160 tysięcy złotych, jak nie troszkę więcej. Także uważam, że warto na to przeznaczyć. Ponadto jeszcze też tutaj Straż Miejska z naszego lokalnego oddziału, Straż Miejska, to Straż Pożarna, zwróciła się do nas z prośbą o sfinansowanie zakupu komputerów, które miałyby obsługiwać to centrum alarmowe Straży Pożarnej, czyli tak naprawdę obsługiwać naszych mieszkańców zgłaszających, informujących Straż Pożarną, zgłaszających potrzeby interwencji. Zarząd proponuje, aby na ten cel przeznaczyć tą wnioskowaną kwotę 3900 zł. Tutaj jeszcze zostaje w rezerwie te 900 zł, także to proponujemy przeznaczyć i 3000 z zadania kontynuacja budowy hali sportowej KS Orzeł Piaski Wielkie. No tak jak ja mówiłem też na ostatniej sesji, to zadanie wymaga dużych nakładów finansowych. Na szczęście w tym roku udało się je zapewnić. Ta kwota 3000 zł tutaj w zasadzie nie odgrywa aż tak dużego znaczenia, można ją przeznaczyć na zakup tych komputerów, no, które są bardzo potrzebne straży pożarnej. Także to tyle z mojej strony. Otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Jak ktoś pan... Rozumiem też, że nikt poprawki nie zgłasza. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zadań priorytetowych w 2013 roku. Druk nr 1813. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Proszę.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym uchwała została podjęta.